Katastrofa w Przestworzach. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Rekonstrukcja oparta jest na oryginalnym zapisie z kontroli lotów. Lipiec 2002 roku nad Niemcami. Środek nocy. Gdzie on jest? Rosyjski samolot zabiera dzieci na wakacje do Hiszpanii. Ale piloci nie mogą uwierzyć, co do nich się zbliża. Z lewej. Przyspiesz wchodzenie. Chodź. Mówi wchodź. Wchodź. To jedna z najdramatyczniejszych katastrof ostatnich lat. Jak dwa samoloty mogły zderzyć się w jednej z najdokładniej kontrolowanych przestrzeni powietrznych świata? Wadliwa technologia? Czy błąd człowieka? Kolizja. Lipiec 2002 roku. Miasto Ufa w zachodniej Rosji. W Ufie mieszkają chrześcijanie i muzułmanie. Tego roku najlepszych uczniów w mieście wysłano na dwutygodniowe wakacje zorganizowane przez UNESCO niedaleko Barcelony w Hiszpanii. Nagrodzone dzieci to najlepsi uczniowie, sportowcy i najzdolniejsi młodzi artyści Ufy. Kirył Dektariew jest 14-letnim cudownym dzieckiem. Maluje odkąd skończył 4 lata i miał już 2 publiczne wystawy. Pracuje właśnie nad nowym obrazem. Był doskonałym malarzem, czuł kolory, miał bardzo dobre recenzje. Wycieczka wydawała się wspaniałym pomysłem. Dlatego zgodziliśmy się, żeby Kirył jechał do Hiszpanii. Właśnie skończył 9 klasę. Potrzebował odpoczynku, a to była świetna okazja na wakacje. Alina Hannanowa ma 12 lat i wygrała kilka zawodów gimnastycznych. Bardzo się cieszyliśmy, bo razem z nią leciały tam bardzo zdolne i utalentowane dzieci. Wszystkie miały niezwykłe osobowości. Bardzo dobrze się uczyła i miała same najlepsze oceny. Pamiętam, jak cieszyła się, że jedzie. Cieszyły ją przygotowania. Była podekscytowana. Kupiliśmy jej parę ubrań i rzeczy na wakacje. Kiedy się urodziła, zawiadomiłam męża, a on się rozpłakał, bo tak się ucieszył, że ma córeczkę. 45 dzieci z Ufy wraz z kilkoma nauczycielami odjeżdża pociągiem do Moskwy. Stamtąd mają pojechać do Barcelony. Ale już w Moskwie sprawy zaczynają iść nie tak, jak trzeba. Agencja turystyczna przez pomyłkę zabiera dzieci na złe lotnisko, więc spóźniają się na samolot. Są ogromnie rozczarowane. Podczas gdy agencja próbuje znaleźć rozwiązanie, dzieci jadą zwiedzać rosyjską stolicę. Wyczarterowanie nowego samolotu zajmuje 2 dni, ale w końcu lecą do Barcelony. Pierwszego lipca 2002 roku dzieci z Ufy wsiadają do samolotu na lotnisku w Moskwie. Kałojewowie nie są z grupą. Lecą na wakacje na spotkanie z ojcem, który jest architektem i kończy projekt pod Barceloną. Samolot prowadzi aż 5 Rosjan. Kapitanem jest Aleksander Gross, pilot od ponad 30 lat. Aleksander miał dobrą wiedzę teoretyczną. Był niezwykle inteligentny. Pierwszym oficerem jest dziś Oleg Grigoriew. Tak naprawdę Grigoriew jest szefem pilotów rosyjskiej linii lotniczej. Podczas tego rejsu będzie oceniał pracę kapitana Grossa. Jeśli zrobiłeś coś nie tak, niektórzy kapitanowie bardzo ostro cię zjadą. Inni będą bardzo formalni i uprzejmi.
A Oleg Grigoriew wyrażał niezadowolenie takim gestem, co znaczyło, coś ty człowieku zrobił. Kapitan Gross dowodzi, ale kapitan Grigoriew jest jego szefem. Jeśli dojdzie do nieporozumień, czyje słowo będzie ważniejsze? Z tyłu po lewej stronie siedzi Murat Itkyłow, zwykle pierwszy oficer, ale nie jest dziś oficjalnie na służbie, bo na jego miejscu siedzi Grigoriew. Niemniej, ponieważ niedługo dostanie awans na kapitana, jego zdanie bierze się pod uwagę. Murat był bardzo profesjonalnym pilotem. Uwielbiał latać. Interesował się nowinkami w lotnictwie i zawsze znał wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania. Tuż przed 23 samolot rejsu 2937 Baszkirskich Linii Lotniczych wylatuje z Moskwy. Maszyna to Tupolew 154. Jak większość nowoczesnych samolotów, ma na pokładzie urządzenie do unikania kolizji, zwane TICAS. TICAS działa, ponieważ wszystkie samoloty cywilne mają na pokładzie transponder, stale wysyłający ciąg sygnałów radiowych, które identyfikują maszynę i określają jej położenie. TICAS nasłuchuje i oblicza, czy jakikolwiek samolot jest na kursie kolizyjnym. Jeśli jest, system podpowie pilotowi, co robić, by uniknąć kolizji. Jeśli kontrola lotów kiedykolwiek by zawiodła, TICAS będzie ostatnią linią obrony. Setki kilometrów dalej we włoskim Bergamo startuje Boeing 757. Leci dla DHL-u, międzynarodowej firmy przesyłkowej, do jej europejskiej bazy w Brukseli. Rosyjski Tupolew przetnie mu drogę nad południowymi Niemcami. Na pokładzie Boeinga są tylko dwie osoby. Brytyjczyk, kapitan Paul Phillips oraz pierwszy oficer Brent Campioni, Kanadyjczyk, który ma prowadzić samolot na następnym odcinku podróży. O 23.10 DHL startuje, jak się okaże, w swój ostatni rejs. Za 10:08 Centrum Kontroli Obszaru Skyguide w szwajcarskim Zurychu. Skończyła się pełna ruchu zmiana dzienna, pracę zaczyna zmiana nocna. Peter Nielsen jest doświadczonym kontrolerem, swoją pracę wykonuje od 8 lat. Centrum reguluje ruch lotniczy w południowych Niemczech i północnej Szwajcarii. Dziś wieczorem na dyżurze są tylko dwaj kontrolerzy, ale ruch w ich sektorze jest niewielki i kolega Nielsena postanawia pójść na dłuższą przerwę, co jest normalną praktyką w szwajcarskim centrum. Peter Nielsen jest teraz odpowiedzialny za cały ruch powietrzny na dwóch wskaźnikach radarowych, które stoją metr od siebie. 10 po 11 przychodzą dwaj technicy. Informują Petera, że kierownictwo centrum zezwoliło im na przeprowadzenie konserwacji głównego radaru. Kiedy ją przeprowadzają, ekrany działać będą znacznie wolniej i nie dadzą dwuminutowego ostrzeżenia, jeśli samoloty zbytnio się do siebie zbliżą. Inżynierowie mówią teraz Peterowi Nielsenowi, że muszą wyłączyć telefony. Przełączają się na telefony awaryjne. Nikt tego jeszcze nie wie, ale sytuacja prowadzi już powoli do katastrofy. Rosyjski samolot pełen uczniów leci nad terytorium środkowych Niemiec w kierunku Szwajcarii. Kapitan Grigoriew dostaje ostatnie zezwolenie z niemieckiego ośrodka kontroli przed wlotem nad Szwajcarię. Niemiecki kontroler przekazuje samolot szwajcarskiemu centrum, gdzie kontrolerem jest Peter Nielsen.
tym czasie samolot DHL wznosi się na północ nad Alpami i wlatuje w szwajcarską przestrzeń powietrzną. Zurich, radar, good evening. Dilmun 611, I'm climbing flight level 260, direct ABC. Kapitan maszyny DHL, Paul Phillips, prosi o zgodę na wchodzenie na wyższy poziom. Rzadsze powietrze oznacza mniejszy opór powietrza i oszczędność paliwa. Direct Tango Golf Oscar and requesting 360, thanks, it's available. Dilmun 611, climb flight level 360. Samolot DHL osiąga poziom 360, czyli 11 tysięcy metrów. Tę samą wysokość co maszyna rosyjska. Lecą na kursie kolizyjnym, ale są wiele kilometrów od siebie. Na razie nie ma niebezpieczeństwa. Teraz asystentka przekazuje Peterowi pasek postępu lotu. Airbus, lot 1135 linii Aerolloyd, leci na niedalekie lotnisko Friedrichshafen. Przez następne 5 minut Peter będzie miał znacznie więcej pracy i będzie musiał przerzucać się z jednego wskaźnika na drugi. Peter próbuje połączyć się z wieżą kontroli lotniska Friedrichshafen, żeby przekazać im kontrolowanie tego lotu, ale linia jest głucha. Próbuję jeszcze raz. Telefony nie działają. Aerolloyd próbuje nawiązać łączność z centrum. Peter musi zostawić na chwilę rosyjskich pilotów. Ale wzywa go także rosyjski pilot na drugim ekranie. Aerolloyd, 1135, zrozumiałem, zgłoszę się. Tu wieża, powtórz. Zurich, dobry wieczór. Bravo Tango Charlie 2937, poziom 360. Bravo Tango Charlie 2937, squawk 7520. Aerolloyd zgłasza się znowu. Tak, zgłoszę się wkrótce. Teraz potrzebuje go kolejny samolot. Maszyna tajskich linii lecąca na północ. Thai Inter 933, łączność z Monachium 132,14. Do usłyszenia. Kontrolerzy lotu przyzwyczajeni są do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ale dziś wieczorem sprzęt w szwajcarskim centrum nie działa prawidłowo i Peter musi kontrolować jednocześnie dwa ekrany. Zwykle radar ostrzegłby go o zbliżającej się kolizji. Peter nie wie jednak, że dzisiaj radar nie działa. Prawidłowo podaj swój obecny kurs. Roger. Right turn, heading 280, vector ILS 24. Right heading 280 to expect ILS 24, Aerolloyd 1135. Peter chce zakończyć sprawę z lotem Aerolloyda. Trzeci raz próbuje wybrać numer wieży kontroli lotniska Friedrichshafen. W tym czasie rosyjski samolot i maszyna DHL nadal zmierzają prosto na siebie z prędkością ponad 1300 km na godzinę. Żadna z załóg nie wie, że do zderzenia brakuje zaledwie 2,5 minuty. Samolot DHL zbliża się teraz do granicy Szwajcarii z Niemcami. Rosyjski Tupolew kieruje się dokładnie w to samo miejsce na takiej samej wysokości. W końcu ktoś w innym centrum kontroli ruchu w Niemczech zauważa niebezpieczeństwo. Chwyta telefon, żeby zawiadomić Nielsena, ale nie może się połączyć. Międzynarodowe przepisy ruchu lotniczego zabraniają mu rozmawiać bezpośrednio z pilotem. Po raz pierwszy rosyjski pilot spostrzega samolot DHL na ekranie systemu antykolizyjnego TICAS. Ale Peter Nielsen nadal skupia się na bezpiecznym sprowadzeniu na ziemię Aerolloyda. Aerolloyd 1135. Utraciłem łączność z Friedrichshafen. Mógłbyś zawołać ich z drugiego zestawu i przekazać, że idziesz w ILS-ie 24 na 20 mili?
20 miles now. Okay, will do. Thank you. Dziękuję. Okay, taking over. Na pokładzie samolotu DHL załoga jest spokojna. Nie wiedzą, że są na kursie kolizyjnym. Ich TICAS nie włączył jeszcze ostrzeżenia. Mogę coś przynieść? Pierwszy oficer wychodzi z kabiny. Na pokładzie rosyjskiego samolotu piloci zaczynają się niepokoić. Drugi samolot coraz bardziej się zbliża. Nie są jednak pewni, czy jest na tej samej wysokości, co oni. Leci poniżej. 500 nie. 100 metrów. TICAS, system unikania kolizji, ostrzega rosyjskich pilotów, że drugi samolot niebezpiecznie się zbliża. W tym samym momencie TICAS w kokpicie DHL-u wykrywa rosyjski samolot. Peter Nielsen w końcu orientuje się, co się dzieje. Bravo Tango Charlie 2937, przyspiesz schodzenie do poziomu 350. Mam ruch kolizyjny. Schodzenie. Kapitan Gross wyłącza autopilota i zaczyna obniżać lot. TICAS mówi im, by się wznieśli. Kontroler, by schodzili. Każe wchodzić. Ale on prowadzi nas w dół. Schodź na poziom 350. Przyspiesz schodzenie. Przyspieszam schodzenie, poziom 350. Bravo Tango Charlie. Peter Nielsen myśli, że zapobiegł kolizji, każąc rosyjskiej maszynie obniżyć lot. Nie wie jednak, że piloci DHL dostali od TICAS instrukcję, by także się zniżać. Increase! Próbują powiedzieć Nielsenowi, że mają instrukcję komputera, by obniżyć lot, ale Peter ich nie słyszy. Jeśli obydwa samoloty posłuchałyby TICAS, nie byłoby problemu, ale Rosjanie zamiast wznieść się, wypełnili polecenie kontrolera. Teraz obydwa samoloty nurkują na siebie. Jest pod nami. Z lewej. Mówię w górę. W górę. Schodź. Schodź. W górę. Ogon samolotu DHL zahacza o brzuch Tupolewa, rozrywając maszynę na pół. Piloci szybko tracą przytomność. DHL walczy przez kolejne 2 minuty. Rozbije się 7 kilometrów dalej. Peter nie zdaje sobie sprawy, co się właśnie stało. Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie. To koszmar, którego każdy kontroler lotu ma nadzieję nigdy nie przeżyć. Dwa z jego samolotów zderzają się i giną ludzie. Peter Nielsen wychodzi z sali kontroli lotów po raz ostatni, ale to nie koniec jego historii. Wraki upadły na obrzeżach miasteczka Überlingen, na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Szczątki spadły rozrzucone na obszarze 350 km2. To najstraszniejsza kolizja powietrzna w powojennej historii Niemiec. Szczątki spadają wokół szkoły dla niepełnosprawnych dzieci,
prowadzonej przez Brunona i Stelle Wegmüller. Niebo było pomarańczowe, w płomieniach. Zobaczyliśmy spadające fragmenty maszyny i wybuchy raz za razem. Wiedzieliśmy, że to nie może być po prostu burza. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszeliśmy. Trudno było uwierzyć, bo stoi tu wiele domów, a w tym miejscu akurat nie było nic. Ale wokół szkoły znaleźliśmy ciała tych dzieci. Szybko uświadomiliśmy sobie, że nic nie mogliśmy zrobić, nikogo uratować, nikomu pomóc. Dziś wiele osób nadal jeszcze cierpi, ogląda te obrazy i musi nauczyć się sobie z nimi radzić. A dla innych to jak zły sen. Problem polegał na tym, że te ciała i szczątki rozrzuciło na bardzo rozległym obszarze, około 40 km kwadratowych, w pasie długim na 20 km i szerokim na 2. Była to największa operacja policyjna w landzie Badeni-Wittenbergi. Trwała tydzień. Ciał szukało ponad 6 tysięcy osób. Policjant stoi w miejscu, gdzie spadł samolot DHL. Nie ma tu już żadnych drzew. Wszystkie całkowicie spłonęły. Podejrzewamy, że najpierw oderwały się turbiny Boeinga na wysokości mniej więcej 700-800 metrów, zanim samolot się rozbił. Jedna spadła 300 metrów w tę stronę, a druga 500 metrów w tamtą. W tym ogrodzie leżało wiele ciał dzieci z Ufy. W tej części zginęło 28 dzieci. Na tym polu leżało dziecko. Inne tutaj. Na tym polu było... Kiedy pokazali samolot w zbliżeniu, zobaczyłem znak naszych baszkirskich linii lotniczych na jego tyle. Byłem w kuchni. Wszyscy jeszcze spali. Prawie zemdlałem. Oparłem się o stół. Nie wiedziałem, co mam robić. Hannanowowie stracili jedyną córkę. Irina Dektariewa straciła jedyne dziecko. Mieliśmy nadzieję na cud, że spóźnił się na ten samolot. Po prostu nie chcieliśmy wierzyć informacjom. To było jak grom z jasnego nieba. Najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby dostał taką wiadomość. Witalij Kałojew, rosyjski architekt, czekał na rodzinę w Barcelonie. Był jedną z pierwszych osób, które zjawiły się w Überlingen. Choć rodzinom doradzono, by nie brały udziału w poszukiwaniach, Witalij nie mógł się powstrzymać. Witalij znajduje zerwany łańcuszek pereł. Poznaje, że należał do jego 4-letniej córeczki. Mój aniołek. Zadziwiające, lecz pośród tej hekatomby Witalij znajduje nietknięte ciało swojej córeczki. Wcale nie cierpiała. Okaleczone ciała żony i syna ratownicy znajdą dopiero później. Po ponad 6 dniach poszukiwań ekipy ratownicze odnalazły wszystkie ciała i ich szczątki rozrzucone na całym południu Niemiec. W czwartek, 2 dni później, zaczęły przyjeżdżać rodziny. Nie mogły zobaczyć wszystkich ciał, które znaleźliśmy, bo większość z nich była spalona lub okaleczona. Nie pozwoliliśmy rodzinom oglądać takich ciał.
W Ufie, w zachodniej Rosji, społeczności chrześcijan i muzułmanów są wstrząśnięte stratą dzieci. Na cmentarzu, gdzie pochowane są 53 osoby z Tupolewa, stoją podwójne rzędy nagrobków. Prawosławne po jednej, a islamskie po drugiej stronie. Przypomina to ustawienie miejsc w samolocie. Pomnik przedstawia lot papierowego samolociku, który zamarł w powietrzu. To jest grób Kiryła, młodego, zdolnego artysty. A to Aliny, 12-letniej gimnastyczki. Witalij Kałojew, który stracił całą rodzinę, zaprojektował i postawił wielki pomnik ku ich pamięci. Dzień i noc jest na cmentarzu w nieukojonym bólu. W centrum kontroli lotów w Curychu po kolizji praca zamarła. Ludzie byli w szoku, wstrząśnięci, bezradni, pogrążeni w smutku. Płakali. Po wypadku krytykowano nas, że jesteśmy zbyt wielkimi technokratami. Muszę to uznać. Najtrudniejszym zadaniem było nie przerywać pracy, bo po tragedii nadal przylatywały i odlatywały samoloty. To była dla wszystkich bardzo trudna sytuacja. Przez następne 3 tygodnie w Centrum Kontroli Lotów w Curychu zmniejszono obsługiwanie lotów z braku kontrolerów. Peter Nielsen nigdy już nie powrócił do swej pracy. Jak się przejdzie przez coś takiego, nie jest się w stanie wrócić. To siedzi zbyt głęboko, przerasta człowieka. Emocjonalnie to było wstrząsające. Dla mnie naprawdę koszmarne. Straszne, bo dotknęło to mojego kolegę, wszystkich w naszym zawodzie, ale także rodziny, które straciły dzieci. Zaczyna się szukanie kozła ofiarnego. Gdy dwa samoloty zderzają się na pustym niebie, ktoś musi za to odpowiedzieć. Początkowo niektórzy podejrzewają Rosjan. Mówi się, że pilot rosyjskiego samolotu zignorował polecenia z wieży kontrolnej. Kontrolerzy kilkakrotnie kontaktowali się z rosyjskim pilotem, prosząc o zmianę wysokości, bo leciał na niewłaściwym poziomie. Pilot nie zareagował na ostrzeżenia kontrolerów. Rosyjscy piloci, szczególnie za czasów Związku Radzieckiego, lecz także i teraz, choć w mniejszym stopniu, byli doskonale wyszkoleni. Nie mam obaw co do poziomu ich umiejętności. Wyszkolono ich do odpowiednich zachowań w niemal każdej sytuacji, jaka mogła się zdarzyć w czasie lotu. Dlaczego Tikas, który miał zapobiegać kolizjom w tym wypadku, być może przyczynił się do jej spowodowania? I dlaczego Rosjanie nie zniżyli lotu mimo polecenia? Znałem wszystkich z tej załogi i wszyscy znali angielski wystarczająco dobrze, by rozmawiać z kontrolerem. Kto więc jest winny? Uwaga mediów skupia się teraz na kontrolerze Peterze Nielsenie. To on prowadził na siebie obydwa samoloty. Pozostawały pod jego kontrolą. To on musiał spowodować kolizję. Byłem tak samo wstrząśnięty, jakby chodziło o każdego innego mojego kolegę. Bardzo mu współczułem. Relacje mediów z katastrofy często złoszczą, bo niektóre stwierdzenia są wyjęte z kontekstu. Media urządziły na niego nagonkę. Oskarżano go, że jest mordercą. Wszyscy chcą z nim rozmawiać, ale Szwajcarzy twierdzą, że nie jest upoważniony. Szwajcarskie władze rozpoczęły dochodzenie, by stwierdzić, czy istnieją dowody na postawienie zarzutów o nieumyślne pozbawienie życia. W tym samym czasie trwa śledztwo kierowane przez niemieckich specjalistów od katastrof lotniczych BFU. 5 dnia odczytano czarne skrzynki.
To typowy rejestrator głosu wbudowany w Tupolewa 154. Ma dwie szpule. Czas nagrania tego rejestratora to 30 minut. Jest dość solidny, ale rejestrator z tamtego Tupolewa uległ sporym zniszczeniom. Musieliśmy więc wyjąć taśmę i puściliśmy ją na takim specjalnym magnetofonie. W tym hangarze badane są szczątki obu samolotów. To tutaj, to dolna powierzchnia prawego skrzydła Tupolewa. A ten kikut dostał się pod Tupolewa i spowodował te rysy. Lipiec 2003 roku. Wielu rodziców powraca do Überlingen na pierwszą rocznicę. Niemcy postawili pomnik na miejscu tragedii. Zrobiony jest z ciągu olbrzymich srebrnych perełek z zerwanego łańcuszka. Wśród tłumu stoi szef szwajcarskiego centrum kontroli. Czy może nam pan powiedzieć, jakie popełniliście błędy? To nie jest odpowiednia pora, żeby o tym rozmawiać. Na pewno państwo rozumieją. Czy przeprosiliście? Dziękuję. Pośród rodziców jest Witalij Kałojew. Pyta dyrektora centrum, który kontroler odpowiedzialny był za katastrofę, ale nie dostaje odpowiedzi. Zapytał, czy może spotkać się z tym kontrolerem, z Peterem. A w odpowiedzi usłyszał, że nie może. Prośba przechodzi niemal niezauważona, lecz Kałojew nie jest usatysfakcjonowany. W tym czasie ekipy dochodzeniowe odkrywają wiele niejasności wokół TICAS. Gdy urządzenie wprowadzono 20 lat temu, doszło do fatalnego w skutkach przeoczenia. Nikt nie ustalił, jak powinno się postąpić, gdy polecenia TICAS i kontrolera lotów są sprzeczne. Nie ma żadnej ściśle ustalonej zasady dla pilotów. O ile pilotów na zachodzie zawsze uczono, by słuchali poleceń TICAS. W pozostałej części świata wszyscy robią według własnego uznania. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, by ufać kontrolerom. W lotnictwie cywilnym było mnóstwo sytuacji, kiedy piloci nie stosowali się do instrukcji kontrolera, co prowadziło do katastrof i innych wypadków. Mentalność Rosjan nadal ma wiele wspólnego z okresem Związku Radzieckiego. Dużo bardziej skłonni są wykonywać polecenia, niż robić to, co według nich zrobić się powinno. Zawsze myślą, że ktoś inny wie lepiej. Katastrofa mogła się zatem potencjalnie wydarzyć, a prawie do niej doszło już półtora roku przed tragedią w Überlingen. Nad Japonią dwa jumbojety wiozące 677 osób zbliżyły się do siebie tak, że przesłoniły swoje przednie szyby. W gwałtownym manewrze wymijania rannych zostało 100 osób, niektóre z nich ciężko. Sekund brakowało do najgorszej katastrofy samolotowej w historii lotnictwa. Kolejny raz pilot posłuchał kontrolera, a nie TICAS. Wszyscy powinni to byli potraktować jako ostrzeżenie. A jednak ICAO, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, milczała. Organizacja odpowiedzialna jest za ustalenie zasad lotnictwa cywilnego. Niemieccy śledczy twierdzą, że brak precyzyjnych reguł co do użycia TICAS był jedną z przyczyn tragedii w Überlingen. Jeśli ICAO przeprowadziłaby szczegółowe dochodzenie w sprawie wypadku w Japonii i zarekomendowała zmiany w procedurach, do tej katastrofy prawdopodobnie by nie doszło. ICAO nie uznała za konieczne angażowanie się w sprawę i pozostawiła ją władzom japońskim. Po katastrofie, której cudem uniknięto, rząd Japonii natychmiast zwrócił się do organizacji o wytyczne. Lecz niestety ICAO zajęła się tym dopiero półtora roku później, po katastrofie w Überlingen.
Być może procedury i standardy ICAO, a szczególnie procedury operacyjne dotyczące unikania kolizji w powietrzu były nieco dwuznaczne lub można je było różnie interpretować. Wypadek w Japonii nie był jedynym ostrzeżeniem, jakie dostała organizacja. W latach poprzedzających kolizję w Überlingen omal nie doszło do czterech innych katastrof, ponieważ jeden zespół pilotów słuchał kontrolera lotów zamiast TICAS. Jeśli miałbym podsumować nasze zalecenia, kiedy TICAS wydaje ostrzeżenie, piloci zawsze muszą go bezwzględnie przestrzegać. Z perspektywy czasu zawsze zadajemy sobie pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej. Wypadek to alarm dla wszystkich. Te ubolewania nie przynoszą ukojenia pogrążonym w rozpaczy rodzinom z Ufy. Wszystko, co dobre, należało do przeszłości i wiązało się z moim dzieckiem. Wszystkie nadzieje, marzenia wiązały się z nim, z jego przyszłością. A teraz nic nie zostało. Przynajmniej mnie. Chyba można powiedzieć, że moje życie się nie zmieniło. Ono się zatrzymało. Nasz ból nie mija. Rośnie z każdym rokiem. Z każdym rokiem ciężej żyć. Coraz ciężej żyć. Z początku mieliśmy nadzieję, że ona wróci, że minie jakiś czas i znowu będzie dobrze. A teraz ta nadzieja minęła. A najgorsze w tym wszystkim to, że grupa szczęśliwych, zdrowych dzieci leciała na wakacje, a jacyś dorośli popełnili błąd, śmiertelny błąd, i dzieci zginęły. Ona była bardzo taka lubimy. Wszyscy ją kochali. Była miła i delikatna. Była naszą ukochaną córeczką. Witalij Kałojew, rosyjski architekt, stracił całą rodzinę, stracił wszystko. Sam całkowicie się załamał. Obsesyjnie chce dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za katastrofę. Kałojew postanawia pojechać do Zurychu, żeby odegrać ostatni tragiczny rozdział historii z Überlingen. Lutego 2004 roku obcy człowiek puka do drzwi domu kontrolera lotów Petera Nielsena. To było przerażająco smutne. Znałem jego rodzinę. Wiem, jak bardzo kochał dzieci i żonę. Podejrzewany sprawca to 48-letni mężczyzna pochodzący ze wschodu. Jest prawdopodobnie ojcem jednej z rodzin, które zginęły w katastrofie. Prawdopodobnie stracił żonę i obydwoje dzieci. Witalija Kałojewa znaleziono w pobliskim hotelu. Jest podejrzany, lecz jeszcze nie wysunięto oskarżeń. Przebywa teraz w klinice psychiatrycznej, gdzie lekarze badają, czy jest w pełni władz umysłowych, by stanąć przed sądem. Czy miał zdolność rozróżniania? Czy był to impuls, czy też mógł z rozmysłem popełnić zbrodnię? Policja znalazła pewne ślady i dowody, które wskazują, że to on mógł być mordercą. Pracujemy nad tą teorią po tym, jak sam oskarżony przyznał, że mógł być mordercą. Nie chcieliśmy, żeby ktoś go zabił. Nie chcieliśmy więcej ofiar w tej katastrofie z powodu naszych dzieci. Ponieważ nasze dzieci
Zabójstwo kontrolera lotów jest bardzo zasmucające. A najsmutniejsze jest to, że tak naprawdę nie był odpowiedzialny za tę katastrofę. Odpowiedzialność spoczywa na nieudolnym kierownictwie szwajcarskiego centrum i na kontroli jakości ich systemu. Ekipa dochodzeniowa dokładnie prześledziła, co poszło źle tej nocy w szwajcarskim centrum i jak niefortunna seria wydarzeń doprowadziła do katastrofy, której trudno było uniknąć. Po pierwsze, kolega Petera idzie na przerwę, zostawiając go samego, by obserwował dwa wskaźniki radarowe oddalone od siebie o metr. To było normalną praktyką w centrum, że w nocy jeden kontroler odpowiedzialny był za całą przestrzeń powietrzną kontroli Zurych. Następnie, wypełniając polecenia kierownictwa, ekipa techniczna zaczyna wyłączać urządzenia. Ekran radaru Petera działa wolniej i nie ostrzeże go, jeśli dwa samoloty będą leciały na siebie. Peter o tym nie wie. STCA to ostrzeżenie o nadchodzącej kolizji, które pojawia się na ekranie radaru, kiedy powstaje niebezpieczeństwo zderzenia. Następnie, w krytycznym momencie, pojawia się nieoczekiwanie turystyczny samolot Aeroloid i wymaga dużej uwagi. Peter całkowicie się na nim skupia. Usiłuje prosić o pomoc z zewnątrz, ale główny system telefoniczny przypadkowo wyłączyli konserwatorzy, a telefon awaryjny nie działa. Kontrolera pozbawiono wszelkiego potrzebnego mu technicznego wsparcia. Połączenie telefoniczne z Friedrichshafen nie działało. Cały czas nadchodziły różne komunikaty radiowe, na które kontroler musiał odpowiadać na różnych częstotliwościach. W końcu, gdy obydwa samoloty obniżały lot, pilot DHL-u nie mógł powiedzieć mu, co się dzieje, bo częstotliwość radiowa była zajęta. Najwcześniej mogli to zrobić dopiero 23 sekundy później, bo przedtem częstotliwość zablokowana była rozmową między kontrolą Zurych a załogą Tupolewa. Maj 2004 roku. Niemieckim ekipom dochodzeniowym zajęło 22 miesiące, by opublikować ostateczny raport. Ustalili, że katastrofa miała dwie główne przyczyny. Po pierwsze, Peter Nielsen zbyt późno dostrzegł niebezpieczeństwo kolizji. Po drugie, Rosjanie popełnili błąd, słuchając jego poleceń obniżenia lotu, gdy powinni posłuchać systemu TICAS i wznieść się. Jednak inni piloci rozumieją ten dylemat. Komendy TICAS wypowiadane są takim beznamiętnym głosem. Schodzenie. Przyspiesz schodzenie. Takim obojętnym głosem. A głos kontrolera wydaje naglące polecenia. Schodź natychmiast. Natychmiast opuść tę wysokość. Natychmiast kieruj się na inną. Więc załoga posłuchała głosu, który był bardziej naglący. Na koniec raport ostro krytykował szwajcarskie centrum za to, że zostawiło na dyżurze jednego kontrolera. Dlaczego tamtej nocy nie zapewniono bezpieczeństwa, gdy leciało moje dziecko? Muszą odpowiedzieć za to, że nie zapewnili wtedy bezpieczeństwa. My także popełniliśmy błędy i głęboko ich żałujemy. Uznajemy naszą odpowiedzialność tak, jak stwierdza to raport BFU. Prosimy rodziny ofiar o wybaczenie. W centrum kontroli w Zurychu w wazonie stoi róża, symbol pamięci o Peterze Nielsenie i tragedii w Überlingen. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon, Warszawa. Tekst Justyna Gardzińska. Czytał Jacek Sobieszczański.